Witam serdecznie, ja jestem Zenek, to jest Civilization Beyond Earth. Gram z Fredem, gram Polinezją, Fred gra Miami, mamy turę 109, 980 rok naszej ery. Całkiem fajna rozgrywka, myślałem, że będzie taka trochę krapowata na tych wyspach, ale jest nawet emocjonująca, powiedzmy, przynajmniej ten początkowy rozwój. Ja zawsze lubiłem ten początkowy rozwój w Civce, jest dość fajny, kiedy zakładamy szybko miasto, rozbudowujemy się, bo później tak naprawdę w late game zostaje tylko wojna i nic poza tym. Jest trochę nudna jak dla mnie, o wiele bardziej lubię się rozbudowywać, nie wiem jak ty, Fred, szczerze mówiąc. Ja mam taki, wiesz, przyzwyczajenie, grałem dużo przez meta z ludźmi. To zawsze się dochodziło do tego momentu, mniej więcej, w którym my jesteśmy i już było wiadomo, kto to wygra, kto to przegra. To tam, to jak na multi, to zawsze tak było, no wiadomo. No. Dobra, to lecimy, żeby nie przedłużać jakoś specjalnie. Mamy pół godziny na odcinek, to do 15 po 8 popykamy. No ja sobie mogę jeszcze spokojnie tutaj wcisnąć jedno miasto w tym, na tej swojej, kurczę, śmiesznej wyspie, pokrytej w połowie tundrą. Tak, chcę, ja to chcę zadziałać tymi gośćmi, przejdę tu, niech się tutaj mi sfortyfikują. Nextura. Tak, czy ja chcę kogoś tutaj najeżdżać? Takie ciekawe pytanie. Mógłbym pocisnąć tego Francuza i bo takie biedną tą wyspę, Chryste. W sumie ten Orlean jego jest lepszy niż ten jego Paryż, tak naprawdę chyba. Paryż w połowie, sama pustynia, Chryste, w drugiej połowie same góry i rzeki. Ekstra. Nie no, tutaj Honolulu to mi się trafiło, Chryste, naprawdę mega stolica. Pomimo tego, że jest sporo tundry, ale to i tak dobrze wygląda. Dobrze. Dobra, ślimy tu. Co ja chcę tutaj wybudować? Tartak może? Chyba tartak zrobię. Wow, już skończyłem turę. Już skończyłeś turę, to nieźle. Kuźnia styknie. Jak tak będziemy cisnąć, to ta seria może być szybka. Chyba, że się zdecydujemy na jakieś podboje, coś, nie wiadomo. Jakieś kosmosy. Nigdy nie wiadomo. Blejcie. Ja bym sobie wybudował chyba kolejny... Jakiś statek bym sobie wybudował i kuźwa... Coś pozwiedzał. Alhambra, to ty? Tak. A co to daje, to dziadostwo? Kulturka. Kulturka mówisz? Powo kulturka. Zapewnimy ochronę Sydney w takim razie. O, coś tu jeszcze jest. Sydney? Nie, tylko Sydney. Dobra. Co na ekstura? Zwiedzam sobie ten świat i kurde, nigdzie nie ma takiej wyspy, takiej, wiesz, rasowej wyspy, to są sepki. No to sam taką mapę wybrałeś, tylko masz pretensje. Mówiłem, że to będzie takie trochę śmieszne, no ale dobra. Nie będzie. Nie ma takich wysp jak w czwórce, fajnie się grało na wyspach w czwórce przynajmniej mi. Tam wyspy były trochę większe i nie było takiego, kurczę, wiesz, takiego zatrzęsienia takich bardzo małych wysepek. Tam były po prostu kilka dużych wysp, tyle. No i to mi się nawet fajnie grało, szczerze mówiąc. Dobra, no i to miało ręce i uszy. No, problem w tym, że zadowolenia znowu nie mam. Lola, zbudowałem przed chwilą tą cholerną. Ten Notre Dame przed chwilą zbudowałem, już mi wcięło całe zadowolenie. Ekstra. Chyba dlatego, że to miasto się rozrosło, nie wiem. No, mogę się tego spodziewać. No, chyba tak. Że teraz się baw. Ja zawsze stawiam na pasywną grę tutaj. Na początku zawsze mam problemy finansowe, ale tak to zawsze mam pasywną grę, że to w miarę wszystko zadowolenie jest dobre i tak dalej, że nie... O, dwóch wielkich ludzi w jednej turze. No, nieźle. Proszę. Ja odkryłem edukację, lol. Okej, co ja chcę wybudować? O, mogę nawet jakiegoś cudaka zbudować, proszę. Powiedz jakiego, to ci zagwarantuję, że go nie zbudujesz. Nie. To nie będę mówił. Dobra, dobrze. Na razie chcę sobie wybudować chyba koloseum. No co, ty też mnie nie mówisz, że coś tam budujesz, ale ja to budowałem i to straciłem. A, to widzisz? No właśnie, dlatego też się nie mówię. Na tym polega to, że... Na tym polega to właśnie, że nie gramy w tych samych drużynach. No dobra. Co ale obstawiam, że masz na myśli Angkor Wat. No nie, zobaczymy. Co ja chcę dalej budować? Chyba w bankowość pójdę, bo jakiś hajs się przyda. Już mogę mieć w kulturę. Też nie mam jej dużo specjalnie, ale dobra. Ja sobie robię teraz dość fajną technologię. Uniwerek jaką? Bardzo światową. To ci dość dużo powie, jeżeli pomyślisz. Światową?
Bardzo światowo. Nie wiem, co mi ma mówić światowa technologia. Znaczy, no ten zobacz pewnie. sobie. Ten, kongres chce założyć. Tak. To się zgadza. Dobra, co ja bym chciał tutaj postawić? Uniwerek. Chyba wszędzie uniwerki będę stawiał teraz. W takich małych miastach ci się nawet nie opłaca na początku. Czy nie są małe miasta, stary, tu mam 10 obywateli. W stolicy 13, tutaj też 10. Nie są chyba małe miasta. No chyba nie. Chyba. Jak na wyspy, to nie są małe miasta. Co, może jeszcze jedno założę na tej wyspie, tak patrzę. Mógłbym to jeszcze... No, jedno by się to jeszcze fajnie zmieściło, nawet sobie kupię sobie persa w tej chwili. Kupcie mistrz persa. I on pójdzie i założy tam miasto i się stanie człowiek. Ja też mógłbym jeszcze jedno upchać tutaj. Mam nawet jakieś, kurczę, co tutaj jest? Są ryby i ryby, więc... No jak, to... Się, jak to ci się rozrośnie, to się skończy tak, że każde miasto będzie sobie pola podkradały, także też ci nie radzę przesadzać. Już teraz sobie podkradają, więc co zrobić? Ej, tutaj mam jakieś... jakąś wyspę znalazłem niezamieszkaną. Przez nikogo, o lol. Jeszcze na dodatek jest bawełna. Żelazo. Jakieś państwo miasto nawet, lol. Może być ciekawe. Może tam jakąś ekspansję wymyślę. Baw się. Gorzej z zadowoleniem problem w tym, że no, nie ma... Ty, ja znalazłem też dość fajną wyspę niezamieszkaną. Tak. Co za zbieg okoliczności. Może znaleźliśmy tą samą, Mike. No nie, to wtedy będzie wojna. No co potrzeba. Nie wtedy wiem jak nie duża ta mapa opcji. Jest, szczerze mówiąc. Jeszcze ciebie specjalnie... No, nie namierzyłem nigdzie. Ja już ją mam, wiesz, odsłoniętą na całą swoją możliwość. Także już mogę tam te wszystkie... O, nie, ktoś zbudował. Ty też to budowałeś? Zaczynałem, ale teraz mam innego cudaka na oku. Miałem 5 tur, żeby ten kram wybudować. No teraz mam 7, żeby wybudować z kolejnego, dobrze. No i zobaczymy. Dobra. Wypadałoby optykę wynaleźć. Ja bym wypadałoby sobie to zrobić. Wypadałoby zrobić chyba spichlerz. Na pewno. Teraz tutaj przejdziemy, wybudujemy sobie jakąś farmę. A w stolicy wybuduję uniwerek. Dobra, dwie tury na uniwerek. Spoko. A, bo ja mam nacisk na ten, na kurwa, na produkcję cały czas. Teraz też są dwie tury. O, spotkałem na plotę. No proszę. Napoleon, dzień dobry. Dobra. Czuję niezadowolenie, więc trochę wolno się rozwijają to moje miasto. Kultury mam strasznie mało, Chryste. 25 punktów, muszę coś z tym zrobić. Ile masz nauki? 112. Co? To pocisnąłeś trochę, ej. No ja ci mówiłem, że ja się rozpędzę. O, Jesus, serio? A będziesz miał tylko gorzej i gorzej. Ja mam 79 na razie, ale się kuźwa kończą budować te uniwerki, więc może coś przycisnę z tego, nie wiem, zobaczymy. Coś tam dostaniesz. No, Japoniec. No proszę. Już powoli chyba w twoje rejony trochę. No, jak Japońca namierzyłeś, to tak. O, złota era, 12 tur, dobrze, tak się mogę bawić. To jest prawdziwa złota era, no kurde, 12 tur dobrobytu. Stary, ty nawet nie wiesz, ile ja teraz mam produkcji, ile teraz mam kultury, ile teraz mam, kurde, pieniędzy. Wspaniale. Dobrze. Uwielbiam taki widok. Złota era, no ja jeszcze mi trochę brakuje do złotej ery, szczerze mówiąc. Przynajmniej mogę przyjąć ustrój. Jodzio, plus 3 produkcji na wszystkich dla wszystkich miast na wybrzeżu. No i dobra, niech będzie. Okej, okay, to... Co ja mogę wybudować? Zamczysko. Ja chcę budować zamczysko. Gildia artystów. Stajnia jakaś... Wydaje mi się, że Japonia wygrywa z Francją tą wojnę, wiesz? Oni tam w ogóle wojują coś? Jezus Maria, daj spokój. Tak, biją się. O Jezus, to grubo. Ja chyba, że nawet wiem, gdzie ty jesteś. Masz nad sobą Francję? No.
No, no to już wiem, gdzie jesteś. Ja wiem, że jestem na samym dole, bo ja tutaj mam już kuźwa tą Arktykę prawie. Mam już tutaj lodowiec na dole, więc no, stąd ta tundra. XIV we stolicy, cudaki się budują. No i on 13. No moja stolica to jest po prostu, wiesz, ona ma produkować mi cudaki i wielkich ludzi. Do tego ona służy. Normalka. No ale tak wiesz, sama w sobie ona tam mi dużo pieniędzy nie daje i tak dalej. A niektórzy to robią, na przykład, wiesz, dzielą te, na te miasta, na jakieś tam funkcje, a tu ma, u mnie to tam, wiesz, inżynierowie, kupcy, naukowcy i wielcy pisarze są z jednego miejsca. O, wielki człowiek mi się narodził, wow, pierwszy. W sumie drugi, no bo ten... Dobra, co ja tu chcę zrobić? To już chyba koniec, wystarczy mi tego budowania. Co ja mogę zrobić? Szerzyć wiarę albo rozwinąć religię? Co zrobić? Rozwinąć religię? No tak, rozwinę sobie religię. Dużo tam nie zostało, szczerze powiedziawszy. No nie wiem, ale zawsze coś będzie. Zawsze coś. Samoa, produkcja czy żywność? Ile tam żywności? 7. Dobra, niech będzie produkcja, bo samoła. Smoła. No teraz tak, tutaj. Tutaj biblioteka styknie, 5 obywateli może być. No i teraz tak, drugie wierzenie wyznawców, co ja tu mogę wybrać? Sztuka religijna, arbitraż daje mi system guru, 2 produkcje, jeśli w mieście jest specjalista. O wow. Każda kaplica i świątynia w mieście zapewnia plus 1 do żywności. No to też jest dobre, każdy cudak. Dobra, wezmę z tą żywność chyba. Niezgadne zostało, że każdy cudak daje plus 2 do wiary. Ta. Słabe to jest. To jest fajne, jak się rozkręcasz i znaczy, wiesz pod jaki styl gry ja to grałem? Jak grałem tymi śmiesznymi zlusami pod fanatyków religijnych i wcisnąłem masę wiary i sobie potem tych impi kupowałem za wiarę. To też tak może, no. Weźcie się boją w pobliżu nieprzyjacielskich miast wyznających tą religię, spoko. W państwach, miastach religia rozprzestrzenia się z podwójną szybkością. Dobra, wezmę sobie to. Rozwin religię, hej, no. Szału nie ma może z tym rozwinięciem, ale zawsze jakieś żarcie będzie dodatkowe, przynajmniej z tych śmiesznych świątyń i tak dalej. Zawsze ja co? Za 3 tury skończę cudaka. A co budujesz? Takie tam. Dobra, no skoro daje mi świątynia żywność, to ja poproszę. Może być. Nie, no ja nie buduję cudaka, więc są, możesz się pochwalić. Ja buduję tą gildię artystów na razie. Krzywa wieża. A to dobre jest chyba. Co to daje? To jest jakieś naukowe coś chyba, tak? To daje, zależy co sobie wybierzesz. Dowolny wielki człowiek. A, i no... 25% do generacji wielkich ludzi we wszystkich miastach. O shit, panie, to dobre jest. Jest świetne. No raczej. Dobra, ja sobie zwiedzę tą nową wysepkę. Ona jest zajebista, szczerze mówiąc. Tutaj nikogo nie ma. Same państwo miasta, lol. Dobra, co ja chcę to wybudować? Niech będzie zamczysko. Chociaż mógłbym pójść z osadnika, mam 2 zadowolenia. Problem w tym, że minus 19 golda, lol. Baw się. No bawię się cały czas. O, mam szpiega, zaraz. Mogę gdzieś go wysłać. Pytanie, gdzie? Demografia, jak wygląda? Ląd pierwsze, żołnierze piąte. No, szału nie ma. Tworzone, dobra, pierwsze, piśmienni drugie. No, trochę tam przycisnąłeś, 2% więcej. No dobra. Gdzie ja mogę wysłać swojego szpiega? Moja największa rozkmina to jest teraz, czy to jest dużo, czy to jest mało. A co takiego? No, że te 2%. No właśnie nie wiem. Naprawdę się zastanawiam. Ciekawe. Mam minus 3 do zadowolenia, bo Japoniec zerwał ze mną kilka umów, więc teraz będę musiał kombinować trochę. No ale to tam ogarnę chyba. Koloseasy pobuduję więcej. Właśnie, co mi mają coś fajnego do ten? Co mi da za kraby? O, 6 zł na sztukę, przyjąć ambasadę. Spoko, biorę to. Lol. Do widzenia. To ile ja mam na minusie tego złota, Chrysta? Ja mam na plusie 53, 56. Żartujesz, o Boże. To jest nie żartuję. Na minusie cały czas, Chrysta, i to grubo.
Ja teraz wiesz, to już jest pod zwycięstwo dyplomatyczne przymiarka powoli. To są zalety małych imperiów. No, najwidoczniej. Co tak długo się ta tura robi? Boże. Znowu się zbugowało, czy nie? Nie. Dobra. Yeah, Czałka jest moim sojusznikiem znowu. Jest! Mam zadowolenie, elegancko. Problem w tym, dlaczego mi tak złoto spadło. Czy ja jakąś krzywą umowę z tym Japończykiem podpisałem, czy o co to chodzi? Handel. Gdzie można sprawdzić historię umów? Gdzieś tam jest w dyplomacji. Dyplomacja. Nie jestem w stanie się teraz... Przegląd kultury, dyplomacja. Kongres Światowy, przegląd dyplomacji. Co ja z nim za jakąś cholerną umowę podpisałem? Surowce, ambasada ich stolicy. 9 naturę, surowce luksusowe. Historia umów. Nie, to od nich dostaję złoto. To czemu mi tak złoto spada, Chris? Dałem im krabę, oni mi dali 6 złota na turę, jeszcze mam 23 złota na w plecy, no bez jaj, co tu chodzi? Co? No właśnie nie wiem, no coś się porobiło. Dziwnego. Jezu, ale jesteś biedny. No trochę. Kuźnia, nie wiem co tu robić, chyba zacznę sobie bogactwo generować. Na razie. Uniwerek Oksfordzki, a akwedukt, dobra, niech budują akwedukt. Ile można czekać ze mną? Nie wiem, ta wyspa mnie intryguje. Tutaj, tylko że trochę daleko jest, kuźwa. Ja teraz mam 54 złota na turę, co nie? To tak szacuję, że za kilka tur będę miał około 80-90. Fajna zabawa, co nie? Ile masz nauki? To zaraz ci powiem. W następnej turze ci powiem. Ja mam 99, chłopie. No ja mam więcej. Wybierz produkcję. Dobra, i teraz potrzebuję cargo ship. Trzy do produkcji w nadbrzeżnych. Wybierz ustrój. Bankowo. Elegancka. To idźcie tu. Co to jest? Tundra? Las Łąka. O proszę, to jest Łąka, nie wierzę. 9 żywności, to jaka trochę słabo. Coś jest w renesansie, fajnie. Jezus, ja jeszcze nie jestem w renesansie, no what the hell. Ja już od dawna jestem. Ej, inżyniera mam, o proszę cię, stary. Ale jazda, co ja z tym inżynierem mam zrobić? Chyba zostawię go sobie na jakiegoś cudaka. Wiesz co, w tej chwili mam 131. Nauki? Mhm. To miodzio. A, dobra, co ja bym chciał to wybudować? Chyba... Koloseum? Nie, Koloseum się wybudowało. To czy ja mogę Circus Maximus postawić? Nie. Retia, aha, tam, Boże, w tym kropkowatym mieście. Dobra, latarnia morska. A, 21 golda w plecy jestem, no to fajnie. Przydałoby się te banki w końcu porobić, naprawdę. Bogactwo. 3 tury do bankowości, dobra, chyba się wyrobię. Na czas z tym bankiem. Czaok jak spamuje rycerzami. Jezus. What the hell, dosłownie. Stajnia Augiasza. Czy ja chcę stajnia Augiasza budować? Mam tu jakąś śmieszną. Plus jeden do produkcji stajnia. Szału nie ma, no dobra, nie będzie to stajnia. Śmieszna.
Okej, next tura. Dwie tury do bankowości. Co i zacząłem w tej turze 4 tury jeszcze. Co tu się dzieje w tym mieście? Produkcja no przyzwoita. Latarnia poskoczy, też będzie spoko z tą latarnią. Dobra, nie jest najgorzej chyba. Co tu się dzieje w tym Paryżu w ogóle? Boże, Paryż jest biedny, co on tutaj ma? Tylko bawełna tak naprawdę i nic więcej, Chryste. Przecież ma 13 obywateli w Paryżu, nie wiem jakim cudem to wycisnął, ale... Ale ich ma. Też tak patrzę, pustynia ma, kurde, bawełnę, jedwab i tyle. No, nie wiem jakim cudem on wycisnął 13 obywateli w tym mieście. Cheaty. Chyba. Napoleon spiskuje przeciwko mnie, bo jestem po prostu w szoku głębokim. O nie. Dobra, co tutaj wybudować? Chyba Koloseum postawię i sobie zafunduję Circus Maximus. Cargo ship. Dochód złota z łodzi rybackich o 1. O lol, to będzie dobre. Kompas. Poproszę kompas, będzie więcej hajsu. Okej, to tak. Tutaj poproszę bank chyba. Tutaj też poproszę bank. No, to teraz trochę hajsu wpadnie. Jak zrobię ten kompas 3 tury, będę miał trochę złota więcej. Tych ryb mam, sieci rybackich mam tonę. Więc dostanę plus 1 złota z tych sieci rybackich, to będzie niezłe. Dodatkowy szlak handlowy, to też właśnie chyba pobuduję jakieś szlaki handlowe w końcu. Jakieś statki powysyłam gdzieś, bo hajs ze szlaków też by się przydał. Bo jeśli nie, ich nie wyślę, to mnie po prostu szlak trafi. Moją ekonomię, szczerze mówiąc. Dobra. Napoleon jest szalony, spiskuje przeciwko wszystkim. Napoleon jest pojebem w takim razie. Co zrobić? O, tutaj się coś odblokowało fajnego. Jest, plus 3 do zadowolenia. Minus 1. Minus 27 golda na turę. 22, wow. Co tu się porobiło, co tu zbudowało? Farma. No, dobra, niech będzie ta farma. Z produkcja, warsztat, uniwerek, akwedukt. Co tu postawić? Chyba uniwerek. Bank 3 tury, o lol, nieźle. Trochę hajsu wpadnie z tego banku na szczęście. No i jedna tura do kompasu, miodzie. Za chwilę powinienem, kurczę, wyjść na prostą chyba z goldem, tak mi się wydaje. No bo tyle tych łodzi rybackich mam, że no, jestem na plusie. Znaczy na plusie, no minus 5, a było minus 20, więc jest nieźle. A zaraz, ja tej epopei narodowej jeszcze nie wybudowałem? O Boże, czemu? Dobra, niech będzie epopeja narodowa. Szybszy ruch po zakrętowaniu, co to jeszcze? Obserwatorium, gildie muzyków, huta jakaś, akustyka. Dobra, niech będzie akustyka. No, jest fajna wysepka tutaj. Nikogo tutaj nie ma, więc można by się na nią rzucić, powiedzmy. Rzucić? No. Minus 5 golda, no nie jest źle, było minus 23, nie wiem z jakiej paki. Aż to ja się porobiło tych strat. Plus 69. No spoko, a ile masz nauki? 134. To cię nic da, ja mam 126 już. Spokojnie, ja teraz wiesz, ja mam pieniądze, kultury rozwijam, teraz się właśnie skupiłem bardziej na żywności i tak dalej. Ale ile masz miast? Dwa miasta dalej? Trzy. O wow. Przy czym każdy z nich teraz tak rośnie, że powoli z zadowoleniem mnie wyrobią. Ja mam 5 miast. I szóste mogę sobie jeszcze spokojnie wybudować. A to winszuje. Przydałoby się jakieś kuźwa te szlaki handlowe dwa puścić, to bym wyszedł na plus z goldem na bank już wtedy.
Jakiś statek. No pytanie, czy piraci nie będą plądrować, ale na razie ich nie widać w ogóle. Jeszcze zwiedzam świat. Poznaję ludzi, zostały mi tylko 3 osoby. W warsztacie mam tutaj robotnika, czemu? Ja nie chcę go tutaj. Ja chcę go tutaj na kulturze elegancko. Dobra, kultura mi styknie chyba. Zaraz, czy to jest góra? Tak, to jest wzgórze. Boże, na wzgórzu wybudowałem statuetki Moami, czy jakkolwiek to się... Moai. Moai. Dobra, Moai na wzgórzu. Elegancko. Okej, next tura. Pytanie, ile zostały? 2 tury do Koloseum, to będę mógł sobie postawić Cyrkus Maximus, miodziu. I chyba wtedy wybuduję kolejne miasto po tym cyrkusie. No, płyniesz, płyniesz, gościu. Produkcja, przystań. Ej, tu nie ma sztaku handlowego, właśnie, to przystań bez tykła. Wszystkie zasięgi zapewnia dodatkową sztukę. Prowadzą do innej cywilizacji. Nie wiem, przystań budować, czy nie? Czy karawanseraj? To też nie ma sensu karawanseraja wbijać na siłę tutaj. Mury se wybuduję. A se wybuduj mury. A ty co, cudaki budujesz pewnie jakieś? Tak, i rozwijam gospodarkę i żywność na to. I tam bijasz miasta co 3-4 tury, co 3-2 tury. Nie, różnie. Stolicami tak średnio co 5 tur, jakieś tam Tikal co 3 tury, jakieś tam mniejsze co 2 i tak wiesz, idzie. Teraz jest mega rozrost. No, w tym naukowy. Ile masz nauki? 142. 110, chrystale. Zaraz skończę uniwerek kolejny, plus 4 do zadowolenia. Myślę, że sobie zafunduję kolejne miasto. Dobra, co ja tutaj mam? No fajna wyspa, tylko że ten, że w środku cała jest pokryta pustynią. Ale jest przynajmniej bawełna, jakby ktoś chciał. Nie wiem, może się tam pobuduje, zobaczę. To praktycznie jest sens budować tam tylko jedno miasto, nie więcej. Bo cała reszta to jest kuźwa pustynia, niestety. Dobra, jak będzie kaplica, zadowolenie mi się przyda. Zamczysko. 3 tury do Circus Maximus. Circus Maximus. No. Powoli będziemy mogli kończyć ten odcinek. Jeszcze parę minut i można kończyć. Kilka tur jeszcze. No, trochę barbów się zespawnowało na tej wyspie wielkanocnej. No, come on. Ile jeszcze osób muszę poznać? A, już cię spotkałem. Wow! Gdzie jesteś? Nie mam pojęcia, gdzie ty jesteś. Jak mnie spotkałeś? Ale cię spotkałem. A gdzie? Ja nie widzę ciebie nigdzie. Złożono propozycję. Mówisz mi, że ja ciebie też. Cytrusy za ten. No spoko. Może być. Za kraby. A kraby to jest towar luksusowy zaraz. Tak, no. Luksusowy, popatrz. A cytrusy? Też. Też. Chodź, dawaj. A, tutaj mieszkasz. No to jeszcze muszę 2 boty znaleźć. A ty ciśniesz to zwycięstwo polityczne, mówisz? W różne zwycięstwa naraz cisnę. Dyplomatyczne, kurde... Naukowe po części, militarne, to jest... Z takimi miastami militarne to jest kwestia kilkunastu tur i mam armię gotową do wojny. Także... W sumie też bym mógł naklepać armię, jakbym chciał,
Akustyka, co ja tutaj dalej mogę wybudować? Porcelanowa wieża. Coś w tym stylu, dobra. Tekstura. Minus 6 golda, Boże, serio? Cały czas na minusie. O nie! Bombasa. Mam 666 tak... punktów. Czego? Punktów? Jakich punktów? No punktów. Tych ja, rankingów. Ja mam ile rankingów? 514. To jest ten drugi, a to wychodzi? Tak. Next. Chociaż jeden bot cię goni nieźle, mój sąsiad. Tak, o kurwa mać. Opera, proszę opera. Dobra, to ja bym chciał wybudować chyba sobie jakieś sztaki handlowe może na początek. Galea, Strirema, Trebusz, statek handlowy, dwie tury. Dobra. Hajs się przyda jednak. Pytanie tylko gdzie to wysłać. Tutaj przystań mógłbym pobudować sobie, to byłoby zacnie. Do Paryża jeden, a drugi do jakiejś stolicy Imperium Osmańskiego chyba. Albo co to za samolot? Albo do Japończyka? Gdzie to jest Japończyk? Kyoto. Tutaj ma tą swoją stolicę. Dobra. Pytanie, czy będę miał zasięg tego Kyoto. I w tym momencie kończy się cudak. Czyli? Taj Mahal. Nie. Świątynia Sekstyńska, co to daje? To jest kultura jakaś, tak? Tak. Przynajmniej w czwórce była kultura. No ty też. Dobra, co ja chcę tu budować, nie będzie opera. Next tura. Dobra, ostatnia tura i kończymy. Będziemy robić z tego tasiemca. Chyba, że chcesz jeszcze jeden odcinek nagrać. Nie, już nie mam sił na cywil. To trzeba dawkować umiejętnie. W moim przypadku w każdym bądź razie. Ile masz kultury? 74. Pff, nie żartuj, ja mam 32. Nauki? 168. A Boże, serio. Rozpędzam się. Wielki człowiek na wielkim człowieku wielkiego człowieka pogania. To ty? Zakazany nie. Pałac? Nie. Tak, ci goście chyba mogą się stąd już ewakuować, mi się wydaje. Statek handlowy, jolo, dokąd ja może popłynąć? Kyoto. 12 golda, elegancko. Orlean, Paryż, Adrianopol. O, Ankara, 17, to płyniemy do Ankary chyba. O Boże, to będzie dobre. Kolejny stateczek handlowy. Przyda się, let's go. Muszę znaleźć jeszcze dwa boty. Zenek, pomocy. No to szukaj, co ci mam pomagać, w czym? Dobra, czekaj, kuźnia. Nie, dobra, nie będzie tak. Tutaj będzie statek handlowy, proszę. Let's go. A czym ty pływasz w ogóle? Tiremką. Tiremą, o Boże. Nie, no ta kultura to bieda jest w moim wydaniu, niestety. Nie ma cudaków, nie ma kultury. Co zrobić? Dobra, co tutaj powstało? Koszary, akwedukt. A, niech będzie akwedukt, powiedzmy. 10 złota na plusie. O, tutaj opera. A, łucznik? Aha, to ten mój niesamowity zwiadowca. Teraz tak, dokąd wysłać ten sprzęt? Paryż 12. Kyoto też 12. Do Paryża czy do Japończyka? Chyba do Japończyka wyjdzie. Dobra. No i mam 22 golda na turę, na plusie. Wow. Ej, gdzie się sprawdzało? Aha, tutaj się sprawdzało turystykę. No, na styk po prostu. Chyba rozwiążę te wszystkie karawany i myślę, bym powysyłał te statki, to bym miał naprawdę sporo hajsu z tych statków. Jakbym rozwiązał te karawany, które krążą do moich miast. Chociaż ja wiem, może niech krążą. Dobra, pani, to kończymy, tak? Bo już nie będziemy robić z tego tasiemca. Rzućmy okiem na demografię. Populacja pierwsze, zbiory pierwsze, wytworzone dobra pierwsze, PKB drugie, ląd pierwsze.
Żołnierze siódme, akceptacja szóste, piśmienni drugie. No ty masz 41%, ja mam 38%. A ty masz jakie ten? Rzuć okiem na swoją demografię. Populacja trzeci, zbiory drugi, przemysł drugi, pieniądze trzeci, ląd drugi, o dziwo, z trzema miastami, sam jestem zaskoczony, żołnierze dziewiąty, akceptacja dziewiąty, no i piśmienny pierwszy. Dobra, to kończymy w takim razie ten odcinek. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Steve 5. Nara, hej. Pa, pa.